Monika Włodarczyk, witam Państwa, zapraszam na magazyn samorządowy. Dziś program w całości poświęcamy bezpieczeństwu i sprawom wyjątkowym i wydarzeniom wyjątkowym, które czasami dzieją się na Dolnym Śląsku, choćby ta ostatnia sytuacja, która wydarzyła się w minioną sobotę w Świebodzicach. Witam w studiu moich gości, a są nimi pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, pan Wojciech Bochnak, wójt gminy Kondratowice i pan Piotr Fedorowicz, starosta powiatu świdnickiego. Dzień dobry. I od pana starosty zaczniemy dzisiejszą rozmowę. Panie starosto, pan był na miejscu w Świebodzicach. No właśnie, jak wyglądała akcja ratunkowa, bo ona już się zakończyła, ale wtedy jeszcze były podejmowane wszelkie działania. W jaki sposób powiat uczestniczy w takich wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie gminy Świebodzice? Panie redaktor, byłem i cały czas jestem na terenie Świebodzic, bo jestem świebodziczaninem. Natomiast uczestnictwo powiatu. Zacznę może od tego, że szefem zarządzania kryzysowego w przypadkach, kiedy zdarzenie ma miejsce na terenie gminy, jest oczywiście burmistrz miasta. I on w zasadzie koordynuje pracę służb. Niemniej podejrzewam, że ze względu na jakby wydźwięk tej tragedii włączył się w to wszystko pan wojewoda. Włączyły się również służby z poziomu województwa, czyli wojewódzki komendant straży pożarnej, wojewódzki komendant policji. I w zasadzie pan wojewoda koordynował całą akcję. W mojej ocenie, bo uczestniczyłem oczywiście w całej tej akcji, uczestniczyłem w posiedzeniach sztabu kryzysowego, w mojej ocenie ta akcja przebiegła wyjątkowo sprawnie, jeśli patrzymy na to, co się wydarzyło. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że wskutek tego zdarzenia śmierć poniosło 6 osób, natomiast ja patrzę na to troszeczkę z innej strony, podobnie jak patrzą na to strażacy, ratownicy. Otóż z tego zdarzenia udało się uratować 7 osób. 3 osoby wyszły samodzielnie, natomiast 4 osoby zostały, co prawda w pierwszej fazie akcji, ale wyciągnięte spod gruzu. Akcja zakończyła się na dobrą sprawę po około 16 godzinach, kiedy to ratownicy z całą pewnością mogli stwierdzić, że pod gruzami nie znajduje się już żadna osoba poszkodowana. Dziś do pracy wkracza prokuratura i to ona będzie badała przyczyny katastrofy. Różne hipotezy są na razie stawiane, od wybuchu gazu, nieszczelności instalacji gazowej, poprzez to, że w jednym z mieszkań na parterze być może mieszkał miłośnik militariów, który być może gromadził, być może oczywiście jakieś pozostałości po II wojnie światowej, być może nawet nie wybuchy. Dziś to są oczywiście hipotezy, które są badane przez prokuraturę i jeszcze nie wiemy, jakie będą wyniki tego śledztwa, ale ja chciałam zapytać o takie pierwsze wnioski, jakie płyną do samorządów po tej katastrofie, po tym jak kamienica w Świebodzicach zawaliła się i legła w gruzach. Przede wszystkim jako samorządowcy jest to dla nas taki moment przejrzenia stanu naszych kamienic, które każda gmina posiada, czyli sprawdzenie szczelności kominów, sprawdzenie przede wszystkim książek obiektów budowlanych, instalacji elektrycznych, bo te wszystkie elementy, wszystko jest w porządku, dopóki nie dochodzi do takich sytuacji, do tragedii. Każdy z nas jako samorządowiec na terenie swojej gminy przeżył pożar, przeżył też tragedię, ja u siebie miałem też porażenie prądem w swojej kamienicy komunalnej kilka lat temu, więc to są momenty, kiedy no nie ma już taryfy ulgowej i prokurator wchodzi i sprawdza wszystkie dokumenty, czy samorząd dopełnił swoich obowiązków. I my samorządowcy jesteśmy od tego, żeby przestrzegać tych przepisów prawa i dbać o to, żeby te obiekty, które oczywiście, jeśli są naszą własnością, żeby to minimum bezpieczeństwa spełniały, a najlepiej maksimum, ale wiemy, że tak jak w przypadku Świebodzic czy naszych obiektów, są to najczęściej obiekty sprzed okresu II wojny światowej, które niestety no, są często już w stanie technicznym wyeksploatowane kamienice poniemieckie, tak. Dokładnie. Doświadczenia powiatu wrocławskiego? Doświadczenia powiatu wrocławskiego to tak przede wszystkim rzeczywiście służby w Świebodzicach pokazały, że są dobrze przygotowane do tego
typu akcji, bo to, co powiedział pan starosta, że mimo tego, że 6 osób zginęło, to ileś osób zostało uratowanych i to jest ważna informacja. Ja dzisiaj też analizując tą sytuację, między innymi w Świebodzicach, dochodzę do kilku wniosków. Po pierwsze, gro takich budynków to są budynki w zasobach komunalnych, gminnych, tak? Bo to są budynki, które od wielu lat istnieją, niekoniecznie były kiedyś konserwowane. I tutaj bardzo duża rola samorządów gminnych właśnie w dbaniu o to, żeby takie sytuacje się nie powtórzyły. My jako powiaty jesteśmy o tyle dobrej sytuacji, że w zasadzie na terenie naszych powiatów, naszych własności takich budynków nie ma. Ja po tej tragedii w Świebodzicach kazałem przejrzeć też swoje budynki, bo ja mam również budynki oświatowe. Mam taki kompleks w powiatowym zespole szkół w Krzyżowicach, tam mam 31 budynków i to są budynki różnego stanu technicznego. W związku z tym bardzo mocno się w tej chwili przyglądamy stanowi technicznemu tych budynków i myślę, że reasumując, tak jakby myślę, że te nasze służby rzeczywiście są przygotowane do takich akcji, byle takich akcji nie musiało być więcej na Dolnym Śląsku. Budynek czy kamienica w Świebodzicach przechodziła jakieś remonty, bo takie informacje też się pojawiają, że to nie był jakiś katastrofalny stan. Znaczy ja poproszę troszkę o takie gdybanie. Gdybyśmy dzisiaj mieli zastanowić się nad tym, co się dzieje w kamienicach, w których mieszkańcy przestawiają, dokonując remontów, podejmują decyzję na przykład o wyburzeniu części ściany nośnej. Tak? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jak często powinno się odbywać sprawdzanie instalacji gazowej na takich terenach, na terenach budynków, w których mieszkają najemcy mieszkań komunalnych? Kolejne pytanie, czy tu w tym przypadku pojawił się splot różnych, no powiedzmy, nieszczęśliwych wypadków, czy będzie jedna przyczyna związana właśnie z jakimś nieszczęśliwym wypadkiem? Jak panowie myślicie? Tak, ja wrócę do tej kamienicy w Świebodzicach, bo akurat pewne dokumenty dotyczące remontów wykonywanych w tej kamienicy, bądź też modernizacji, są w posiadaniu starostwa powiatowego i tych modernizacji i remontów w ostatnich latach było dosyć sporo. Zarówno inwestowała gmina Świebodzice, jak i inwestowali poszczególni właściciele. Więc, czyli tutaj nie ma takiego zastrzeżenia, że to była stara, zrujnowana kamienica. Nie. Ja już tak powiedziałem, że nie była to na pewno reprezentacyjna kamienica, jeśli chodzi o Świebodzice, natomiast ja znam tą okolicę, znam ten budynek i jej stan techniczny naprawdę wyglądał być dobrym. Poza tym te dokumenty, które jeszcze przeglądałem, świadczą o tym, że tam nie było zastoju, że tam jednak coś się działo. Były modernizowane i kominy wentylacyjne, była modernizowana instalacja gazowa, więc jakby ten wątek gazowy troszkę coraz mniej się uprawdopodabniał. Być może jakaś nieszczelność instalacji gazowej byłaby bardziej prawdopodobna w którymś z lokali. Niemniej, tak jak powiedział to pewien ekspert budowlany, który był tam na miejscu tragedii, on powiedział to w ten sposób. Niezależnie co się stało, był to na pewno przypadek. Zbieg jakichś nieszczęśliwych okoliczności, który doprowadził do tej tragedii. Oczywiście będą badane wątki gazowe. Ja nie znam założeń, na jakich opiera się prokuratura prowadząc dochodzenie, natomiast wiem też, bo uczestniczyłem w tej akcji ratunkowej, jakie tam pogłoski się pojawiały. Pojawiały się pogłoski o innej możliwej przyczynie, aniżeli eksplozja gazu. Pojawiały się też hipotezy o materiałach wybuchowych i pewną rolą prokuratury będzie to zbadanie. Ale abstrahując od kamienicy w Świebodzicach, tej, która się zawaliła, chciałam zapytać o to właśnie, kiedy pojawiają się rzeczywiście fakty
I samorządy o tym wiedzą, częściej pewnie nie wiedzą, kiedy mieszkańcy różnych lokali, najemcy mieszkań komunalnych decydują się wyremontować mieszkanie bądź zmienić układ mieszkania, decydując się właśnie na taką zmianę, powiedzmy, konstrukcji czy ściany nośnej. Czy samorządy mają jakikolwiek wgląd, panie wójcie? Pan wie o takich rzeczach, które się dzieją w tkance miejskiej? Tak, oczywiście, że wiemy, ponieważ nasi lokatorzy w umowach mają zapisane, że każdy rodzaj wymiany okna, rozburzenia ścianki działowej, już nie mówiąc o ścianach nośnych, powinien być zgłoszony zgodnie z umową, powinien być zgłoszony do nas, do gminy, ale oprócz tego jesteśmy tak małym samorządem i tak małą społecznością lokalną, że proszę mi uwierzyć, że każdy remont, o każdym remoncie wiemy, a wiemy to z tak zwanej postawy obywatelskiej, sąsiedzkiej, gdzie sąsiedzi, kiedy dzieją się sytuacje niepokojące, czy to robią anonimowo, czy to robią oficjalnie, informują nas o tym. My oczywiście mam swojego pracownika, który w takim przypadku reaguje, udaje się na miejsce do tego budynku i oczywiście uzgadniamy formułę dalszych prac budowlanych. Ale tak jak mówię, no, tych lokali komunalnych gminy już mają coraz mniej. To też proszę o tym pamiętać, że coraz więcej budynków jest zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. I jak to już jest zarządzane przez wspólnoty, to zależy też od lokatorów, od zarządów, od zarządców. I tutaj jest, moim zdaniem, tu jest jeszcze wiele do poprawienia, bo to już później tylko i wyłącznie od wspólnot, od zarządcy zależy, jakie środki się odprowadza na konto, na fundusz remontowy i na zarządzanie tym budynkiem, a tym samym na poprawienie jego stanu technicznego. I tutaj jest wiele jeszcze, moim zdaniem, do zrobienia. Ale o tym też decydują wspólnoty, czyli poszczególni członkowie danej wspólnoty, którzy często oszczędzając nie chcą płacić wysokich kwot właśnie na przykład na fundusz remontowy. Trzeba też wiedzieć, że w momencie, kiedy samorządy najczęściej sprzedawały te lokale komunalne za 10% wartości, mówiąc w cudzysłowie, wyzbywały się tego mienia po to, żeby nie inwestować, bo miały inne ważne potrzeby inwestycyjne. W tym momencie lokatorzy, kupując to za 10% wartości, muszą wiedzieć, że to na nich będzie ciążyć w przyszłości remonty dachów, remonty instalacji, a to się wiąże oczywiście z czynszem i z taką odpowiedzialnością, że to jest moje, że to jest moja własność, już nie czyjaś gminna, tylko moja własność. I moja odpowiedzialność. Organizacja pomocy dla poszkodowanych to jest teraz chyba najważniejszy etap, jeśli chodzi o pomoc rodzinom. Rodziny dostaną mieszkania docelowe w ciągu miesiąca lub trzech. No właśnie, czy to też nie jest w takich sytuacjach duży problem dla samorządu? Ja tutaj nie chcę się za pana wójta wypowiadać, czy za pana burmistrza, ale to jest oczywiście dla takiej małej miejscowości jak Świebodzice, myślę, duży problem, bo znając sytuację polskich samorządów, szczególnie gmin, małych gmin, i nie ukrywajmy, samorząd świebodzicki nie był bogatym samorządem, tak? W związku z tym zorganizowanie lokali zastępczych to jest duży problem. To jest duży problem i ja jeszcze chciałbym się tylko odnieść do tego splotu wydarzeń, tak? No bo myślę, że ten wybuch, czy jak to nazwiemy, ta katastrofa budowlana miała miejsce chyba w najgorszym możliwym terminie, sobota rano, gdzie ludzie są w domach, gdzie dzieci nie idą do szkoły. I to między innymi przyczyniło się do tego też, że tam było tyle osób akurat w tym momencie. My na terenie powiatu wrocławskiego przeżywaliśmy kilka takich katastrof. Ja rok temu miałem taką sytuację, gdzie oto w budynku jednorodzinnym zawaliła się ściana nośna, ale na szczęście nie było ofiar i na szczęście był to budynek prywatny, który ktoś remontował sobie tak jakby na własną odpowiedzialność. W związku z tym tutaj nasz wkład pracy był fakt, że rzeczywiście żeśmy wysłali nadzór budowlany, który stwierdził wyburzenie ściany i tutaj to się ograniczyło tylko i wyłącznie do tego. Ja chciałam zapytać jeszcze o procedurę postępowania właśnie w takich sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak wybuch gazu, pożar, powódź, uszkodzenie budynku przez pojazd, o którym pan mówi, czy zaniedbanie na etapie prac budowlanych. Czy są wypracowane jasne procedury, w których samorządy się odnajdują w takich sytuacjach? Panie redaktor, procedury mają wypracowane służby. Samorząd nie jest tą instytucją, która ma rolę wiodącą w takich przypadkach. Ale uczestniczy w procesie. Ja
tak jak powiedziałem, rolę samorządu postrzegam i tak to jest definiowane. Tak definiowana jest rola burmistrza, tak definiowana jest rola starosty i wojewody jako koordynatora działań wszystkich służb, co wcale nie oznacza, że czy burmistrz, czy starosta, czy wojewoda ma pewną decyzyjność w sprawach takich konkretnych dotyczących zagadnień z dziedziny danej służby. Samorząd jest tylko koordynatorem pewnych działań w takich przypadkach, natomiast jakby rola samorządu, to o czym dyskutowaliśmy wcześniej, pojawia się dopiero później, w trakcie bądź też niesienia pomocy poszkodowanym, bądź też zabezpieczania miejsca zdarzenia, bądź też usuwania skutków zdarzenia. To też są ważne. Ja dopowiem do tego, co powiedział pan starosta. Mamy u siebie zespoły zarządzania kryzysowego. W momencie, kiedy zachodzi taka potrzeba zwołania tego zespołu zarządzania kryzysowego, to są ludzie, którzy pomagają nam właśnie w takich zdarzeniach, ale niezależnie, ja powiem tak, nie wszystko da się tak jakby przećwiczyć na sucho, tak? Takie właśnie katastrofy pokazują, co należy dopracować i które elementy ewentualnie w tym zarządzaniu kryzysowym należy zmienić. My jako powiat wrocławski 2 razy w roku robimy specjalne szkolenia z zespołem zarządzania kryzysowego. Wtedy my zapraszamy i strażaków, i policję, i straż miejską. Zapraszamy naszych radnych i wtedy przez 2 dni dyskutujemy na temat tego, co zrobić w momencie zagrożenia. Ja nie chciałbym tego testować na terenie powiatu wrocławskiego, więc ja od zawsze mówię, byle takie zdarzenia nie miały miejsca, ale wydaje mi się, że ten nasz zespół zarządzania kryzysowego jest dobrze przygotowany do tego typu zdarzeń. Mieliśmy kilka, patrząc w historii paroletniej, kilka takich zdarzeń, bo przecież należy sobie powiedzieć chociażby o tej powodzi 2010-2007. Tam też te zespoły zarządzania kryzysowego i to już szczebla powiatowego i wojewódzkiego brały też udział. W związku z tym te akcje były rzeczywiście dobrze przygotowane i dobrze skoordynowane i to przyniosło efekty. Procedury? Procedury, jeśli chodzi o gminy, panie redaktor, to jest przede wszystkim, nie powinniśmy zapominać o tych ludziach, których było widać w Świebodzicach i oni są zawsze pierwsi w takich przypadkach, to są strażacy ochotnicy. Mhm. Moja jednostka w Kondratowicach jest wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i strażacy to już dzisiaj nie tylko ci, którzy biegali i gasili pożar, ale to są przede wszystkim świetnie przygotowani już ratownicy. Więc oni pierwsi się pojawiają w takich sytuacjach, są koordynowani przez Państwową Straż Pożarną, czyli z poziomu powiatu. Oni są wyszkoleni, oni są świetnie przygotowani i to są osoby, które są pierwsze w takich sytuacjach. Nie tylko w katastrofach budowlanych, ale oni pomagają chociażby przy powodziach. To oni koordynują, to oni pierwsi ładują te worki z piaskiem. To naprawdę są ludzie, którzy pierwsi niosą pomoc naszym mieszkańcom, strażacy ochotnicy. I rozumiem, że dopiero potem wdrażane są procedury, które są wypracowane w różnych, powiedzmy, samorządowych gabinetach, Najczęściej jest tak, że właśnie tak jak pan wójt powiedział, to ci strażacy ochotnicy dojeżdżają do miejsca zdarzenia, pożaru, wypadku. I często jest tak, że to właśnie ci strażacy ochotnicy oceniają sytuację, że o to należy dosłać pogotowie, policję. Tak. Prawda, dodatkowe siły tak. Które trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia. No tak, ale to jest też taki dobry moment, żeby powiedzieć o mocnym niedofinansowaniu Straży Pożarnej, bo strażacy sami mówią o tym, że nie mają etatów, że pracują często ponad swoje siły, ale myślę, że to temat na inny program. Natomiast ja jeszcze chciałam wrócić do procedur i do ewentualnych zdarzeń, które mogą być projektowane, czyli do ćwiczeń prewencyjnych, czy do pewnych sytuacji scenariuszowych, które właśnie w ramach działalności sztabów na terenie gmin, czy na terenie samych już większych jednostek, czyli powiatów, są prowadzone. Czy takie działania prewencyjne rzeczywiście się odbywają? Ja powiem tak, pani redaktor. Każde zdarzenie, nawet te, które jest bardzo dużym nieszczęściem dla lokalnej społeczności, z każdego takiego zdarzenia można czerpać doświadczenia i każde procedury, które się ma, można poprawić w oparciu o to, co się przeżyło, czego się doświadczyło. Natomiast prewencja oczywiście tak, tylko pewno na terenie każdego powiatu, na terenie każdej gminy odbywają się rokrocznie ćwiczenia, bądź to strażaków, bądź to służb policyjnych, czy czasami łącznie te ćwiczenia są przeprowadzane. Natomiast życie zawsze pokazuje to, że
każda sytuacja jest dla nas pewnego rodzaju zaskoczeniem i każde zdarzenie jest obarczone ryzykiem, że przynajmniej w początkowej fazie akcji ratunkowej może trwać pewnego rodzaju, może nie zamieszanie, ale być może mały chaos, który, na którego opanowanie jest potrzebna na pewno chwila czasu. Trudno zachować chłodne oko, ale chłodnym okiem oceniając sytuację w Świebodzicach, można śmiało powiedzieć, że akcja ratunkowa przebiegała bardzo sprawnie. My żyjemy już w czasach, kiedy kamery w zasadzie towarzyszą nam na co dzień, więc można było śledzić te akcje po prostu w telewizji. Natomiast absolutnie nie jesteśmy tutaj od tego, żeby oceniać te akcje. Ja bardziej pytam o to, na ile właśnie samorządy są przygotowane w scenariuszowych takich przewidywaniach, tak? Na ile mogą się zabezpieczyć przed sytuacją kryzysową, która może nadejść? My jako samorządowcy gmin musimy być przygotowani na sytuacje kryzysowe, ale w takiej postaci, że po pierwsze mamy przygotowanych strażaków, mamy przygotowany sprzęt do ratownictwa medycznego i do różnych takich sytuacji, gdzie jest pożar, gdzie trzeba w maskach wejść do danego obiektu, bo na przykład chemikalia jakieś się palą, więc do tego oni są przygotowani. Kolejną rzeczą to jest to, co też tutaj mówił pan starosta, czyli zabezpieczenie w odpowiednie, czyli w budynki, czyli w miejsce, gdzie możemy w danym momencie pożaru czy takiej katastrofy budowlanej natychmiast przeprowadzić tych mieszkańców. No nie jesteśmy przygotowani, żeby nagle 20-30 rodzinom takie lokale zapewnić, ale zawsze każda gmina posiada lokal albo przynajmniej z lokalnym przedsiębiorcą, gdzie są motele, gdzie są jakieś hotele, możemy te osoby przenocować. I kolejnym etapem to jest oczywiście pomoc psychologiczna, tak? Czyli powinniśmy mieć na podorędziu psychologa, osobę, która pomoże w takich sytuacjach kryzysowych, trudnych, jako psycholog pomoże naszym mieszkańcom, wsparcie psychologiczne. I ostatnia to jest oczywiście pomoc finansowa, jeśli to ma charakter taki, jak miało to w Świebodzicach, to oczywiście w porozumieniu z wojewodą, tak zwana pomoc doraźna finansowa. Mhm. Panowie, no cóż, jeszcze króciutko na temat tych procedur, bo my akurat w powiecie wrocławskim mamy bardzo dokładnie rozpisane te procedury. Mamy po pierwsze w każdej gminie wyznaczoną osobę do kontaktu, bo ja przypomnę, że my wchodzimy tak jakby do akcji i jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe w powiatach, w momencie kiedy zdarzenie jest ponadlokalne, czyli co najmniej dwie gminy, wtedy pojawia się starosta i zespół zarządzania kryzysowego. W związku z tym mamy na bieżąco kontakty z pełnomocnikami wójtów, burmistrzów poszczególnych gmin. Mamy wykaz jednostek właśnie ratownictwa, szczególnie tych, które są w krajowym systemie ratownictwa, bo to, te jednostki w pierwszej kolejności wyjeżdżają do zdarzeń. No i tak jak już żeśmy powiedzieli, każde zdarzenie to jest inna specyfika, inny rodzaj. W związku z tym trudno często przewidzieć te akcje i to, co się zadzieje. Specjaliści twierdzą, że im lepiej przewidziana sytuacja kryzysowa, tym ona jest mniej chaotyczna i lepiej zorganizowana, ale mam nadzieję, że tych akcji kryzysowych na Dolnym Śląsku będzie stosunkowo mało albo w ogóle. Dziękuję panom za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę, że gośćmi naszymi byli pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, pan Wojciech Bochnak, wójt gminy Kondratowice i pan dziękuję Piotr bardzo. Fedorowicz, starosta powiatu świdnickiego. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.